Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Gabinet Informatyka. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć bootowalnego pendrive'a przy pomocy programu Rufus. Naszym plikiem będzie Redo Backup i będziemy chcieli sobie go zbootować na pendrive'ie Gabinet Informatyka. Włączmy teraz program Rufus. Zacznijmy od samej góry. W tym miejscu możemy zmienić sobie język na język polski lub jakikolwiek, który Wam pasuje. Dalej możemy wybrać naszego pendrive'a, wybrać schemat albo MBR, albo GPT. Też możemy wybrać schemat dla BIOS-u lub dla UEFI. Dalej system plików FAT, NTFS, UDF, EXFAT. Najpopularniejsze to jest oczywiście FAT32 i NTFS. Kolejny tu jest rozmiar jednostki. Zazwyczaj zostawiamy domyślny. Nazwę naszego pendrive'a. W dzisiejszym przypadku jest to Gabinet Informatyka. I kilka opcji formatowania. Pierwszą opcją jest szukanie błędów sektorów na urządzeniu. Możemy dodatkowo wybrać, ile razy ma nasz program przebadać ten dysk. Kolejna opcja to jest szybkie formatowanie. I tutaj mamy kolejną opcję, która nas najbardziej interesuje. To jest utworzenie bootowalnego dysku, używając np. pliku ISO, pliku FreeDOS lub obrazu DD. My wybierzmy plik ISO. W tym miejscu klikamy, aby wybrać ten nasz plik. Wybieramy. Jak możemy zauważyć, program ten odpowiednio załadował nasz plik. Ostatnia opcja to jest utworzenie rozszerzonej nazwy i pliku icon. Jak możemy przeczytać, program ten sugeruje, aby zaznaczyć tą opcję, jeżeli chcemy używać etykiet międzynarodowych i ustawić ikonę urządzenia. Zaraz zobaczymy, co to daje. I to wszystko z tych opcji. Teraz możemy kliknąć Start i poczekać, aż nasz pendrive odpowiednio się przygotuje. Po kliknięciu Start wyskakuje alert, że wszystkie pliki na urządzeniu mogą zostać zniszczone. I nawet zostaną zniszczone, bo aby stworzyć bootowalnego pendrive'a, program ten musi sformatować naszego pendrive'a. Więc jeżeli trzymacie tam jakieś ważne rzeczy, przenieście je na swój komputer, a później dopiero nagrajcie swój plik. Niestety zaliczyłem małego faila i podczas rozpakowywania tego pliku coś poszło nie tak, możliwe, że plik był uszkodzony, dlatego musiałem na szybko pobrać jakiś inny plik, no padło w moim przypadku na plik Linuxa i teraz wszystko poszło pomyślnie. W takim razie to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku, subskrybujcie i lajkujcie i piszcie w komentarzu, o czym mógłbym jeszcze nagrać. Na razie.